Hej, cześć 17. Kurwa, macie, o czym ja myślę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ludzie w Wiedźmaku. Powracamy sobie do Wiedźmina. Mam tutaj spisaną karteczkę z boku, na której jest, dokładniej mówiąc, 10 questów, które mogę sobie wykonać i które oznaczyłem sobie i wy mi wymieniliście jako interesujące. Nie mogę nadal galopować, co mnie strasznie boli. Zobaczymy, czy jeździ się w jakimkolwiek stopniu lepiej tą płotką. Odkąd rzekomo ją w jakimś patchu poprawili. Zaczynamy od zlecenia na bestię z Oxenfurdzkiej Puszczy. Wziąłbym się za jakąś robotę, babo, mam ci pokazać, jaką ja robotę tutaj odwalam, to myślę, nie będziesz tak skakać. Cwaniara pieprzona. Nie będę się wdawał w walkę z jakimiś tam wilkami czy innymi pausztajnami, które się tam krzątają. Dobra, porozmawiaj o zleceniu z najemnikiem Hansem. Hans, jo! Który to Hans? Ten będzie Hans, mamy Hansa. Ty dałeś ogłoszenie? Tak, ja. Hans Tidaris, kondotier. Mam potwora do zabicia. Zainteresowany? Co to za potwór? Żebym ja wiedział. Widzisz, to było tak. Nająłem się z kompanami u Radowida, ale ostatnio zaczął się spóźniać z żołdem, więc takiego, o, za darmo nie będę karku nadstawiał. Podzielam tę postawę, ale miało być o potworze. Już, już. Jak tu zaszliśmy, okazało się, że w okolicy grasuje jakaś bestia. Krowy porywa i tak dalej. Uznaliśmy, że trzeba chłopkom pomóc, więc chwyciliśmy broń i poszliśmy. Ja i Kurt w jedną, a Gert i Hank... Gert i Hank nie wrócili. Cokolwiek to jest, dorwało ich. Widać, że tu trzeba profesjonalisty, więc zrzuciliśmy się z Kurtem na małą nagrodę, żeby ktoś pomógł miejscowym i pomścił naszych kolegów. Szlachetnie. Ba. Najemnik też ma swój honor. No, Wiedźmin, to jak będzie? Zajmiesz się tym potworem? Damy radę, nawet nie będę żulił wyższej nagrody. Zgoda. Gdzie zacząć szukać? Na południe stąd. Tam się rozdzieliliśmy i tam Gert oraz Hank przepadli. No dobra, bestia z Oxenfurdzkiej Puszczy, powiadacie. No to szukamy. Ochyli! A nie, to jest 168 stóp. A weźmy naszego konia! Po to mam tą cholerną płotkę, żeby za mną łaziła, o ile się jej uda. Dobrze, dobrze, koniu, udało ci się. Brawo, dostajesz order klaczy, tak zwany. Za to, że udało ci się przejść przez tamte pieprzone bele drewna. Mogło być różnie, mogło się to różnie skończyć, zdecydowanie. Jakieś tutaj leśne zwierzyny biegają, nie będę się jakoś specjalnie przejmował. No dobra. To mamy ślady tych kolegów, zdecydowanie. Przeszukajmy w takim razie. Ślady pazurów, ugryzienia, zbroja porwana na strzępy. Coś hardkorowego tutaj się stało w każdym razie. Drugiego ciała nigdzie nie widać. No to trochę słabo, jakieś ślady tej krwi tutaj gdzieś będą, jakieś ślady ciągnięcia gdzieś w drugą stronę. Tam wilki mi, kurde, warczą, ale... O, ręka! Potwór lata. Złapał drugie ciało w szpony, ale widać, że nie wszystko doniósł do gniazda. Tam coś łazi, jakiś stwór z rogami tam łazi, o chuj. No dobra, no rozszarpał ciało na strzępy, to już zdążyłem zauważyć. Co, pociągnął je jakoś w tę stronę, czy może, nie wiem. Jakieś wilczki są niedaleko, Boże, już mi się tak gorąco robi. Zacząłem ledwo nagrywać, a już normalnie, kurwa, się topię. Topię się. Mamy jakieś odrobinki krwi, zbadajmy to. Chcę do kłębka. Dobra, zapewne będziemy kawałki krwi tutaj widzieli i mogli je śledzić. Dalej nie mam włączonej w opcjach, kurde, ustawienia, żeby mi pokazywało te takie ślady, które wypatruję. A czy to gdzieś w tę stronę? Tam mają masę wilków, mogę później je rozpierdolić, tak po prostu dla zasady, dobra. Będę szedł trochę bardziej powoli, a i tak się chyba natknę tutaj na to cokolwiek, co tu lata. Dobra, są wilki, idziemy je rozjebać. Gdzie mamy i kurwa akcji nie, Quena chciałem sobie odpalić. Ha, ha, ha. Kurwa, jak się w tą grę grało, pomocy. Zapomniałem. Znaczy, jedna rzecz jest taka, że ja ogólnie mam tak kurwa duży skill i tyle normalnie tarczy na Quenie, że pięciolevelowe wilki mi za wiele nie zrobią. A dlatego mogę się bić, ale może nie będę aż tak sobie na za dużo pozwalał, kiedy będę walczył z tą całą bestią, którą mam tutaj znaleźć. Dobra, po nitce do kłębka, mamy kolejne ślady, gdzieś w tą stronę lecą. Coś latającego, co? Tak, z latającymi potworami zawsze najwięcej zabawy.
ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazły przede mną, wystarczy iść za krakaniem. O Boże, jedyny. Idź za krakaniem. Aha, dobra, mam nawet trochę pokazane, gdzie one kraczą, tak więc chodźmy w tamtą stronę. Nawet widzę idealnie, że mogę tutaj już gdzieś na górę wejść. Zawsze, zwykle te latające bestie na jakimś podwyższeniu są, tak więc to trochę taki, powiedzmy, bardzo typowe, jeżeli chodzi o Wiedźmina trzeciego. No i mamy leże. Co to, gryf? Dobre pytanie. Jest gniazdo, ale puste. Cienkie, jest to silnie. Rzadki przypiórek, ciekawe. Ha. Archegryf. Archegryf, o damn. Zlecenie dla najemników, o. A zobaczmy to zlecenie dla najemników. Może się okaże, że oni są jakimiś skurwielami i mnie okłamują. Nie, tego nie chciałem. God damn it, już nie umiem się tą grą posługiwać. Szanowny pan Hans Sideres, postanowiłem przystać na pana warunek, by honorarium za zabicie bestii wypłacić z góry. Żądanie 6 mieszkań... Żądanie 6 mieszków koron za wykonanie zlecenia wydaje mi się jednak przesadnie wygórowane. 3, które przesyłam wraz z listem, powinny wam i waszym kompanom starczyć aż nadto. Zważcie jednak, że oczekuję szybkiego, ostatecznego rozprawienia się z potworem. Jeśli nie wywiążecie się z zadania, macie zwrócić wypłacone in spe wynagrodzenie co do grosza pod groźbą chłosty więzienia i natychmiast opuścić okolice. Aha, dobra, czyli oni sami chcieli zabić tą bestię, a nie tak, że oni chcieli ten... Zlecenie przede mną, z nagrodą płatną z góry. I wyższą od mojej. A, i wszystko kurwa jasne. Dzięki temu, że to przeczytałem, wiem, że będę musiał mi spuścić w pierdol. No dobra, medytujemy w takim razie do zmroku. Tutaj będzie jakoś... Tutaj powinien być już dobry zmrok o 20. Zobaczymy, czy bestia przyleci. Powinna w teorii. Jest. Jest, kurwa, przyleciał. Los Gryfos. Nie mogę się na niego nakierować na razie, a może kurwa mogę? Nie jestem pewien. Jak się strzelało z kuszy? On ma imię! Skurwiel ma imię, ale jajca. Dobra, ja sobie Quena odpalę. Wow, jak go przyjebałem! Tararara, tiririri. Spierdalaj ode mnie. Spierdalaj. Strzelam w niego tą kuszą. Kurwa, jakie ja mam bełty w tej kuszy szalone. Dobra, i nie ma archegryfa. Chryste, jakie obrażenia zadaje w ogóle. Przejebane tak straszliwie. Weź trofeum z gryfa. No bardzo chętnie. Szpon, jajo, coś tam, mutagen, zbroja z Irael i trofeum z gryfa. Jakieś takie fajne wykrzykniczki mi się przy ważnych przedmiotach, widzę, pokazują. Dobra, pomijmy animację, którą widzieliśmy już setki razy. O, idealnie płotka przyszła. Idziemy po nagrodę. Ciekawe, czy możemy na przykład oskarżyć ich o oszukiwanie i ich wyruchać w tyłek. Czy może na przykład możemy ich zabić, bo jeżeli mam opcję na przykład wymordowania ich za to oszustwo, które chcieli odprawić na mnie, to bardzo chętnie ich wymorduję, ponieważ mnie się nie oszukuje najzwyczajniej w świecie. Moja żelazna zasada, oszukałeś mnie, zabiję cię, nawet się prawie rymuje. Dobra, troszeczkę lepiej tak ta płotka teraz jeździ, mam wrażenie, nie zatrzymuje się na takich byle gównach. Jaka w ogóle piękna pogoda, ale wali mi po oczach strasznie. Gdzie w ogóle te pausztajny są? Tutaj jest ten ich obóz, co? Dobra, zsiadamy w takim razie. Hans będzie w pierdol. Coś czuję, że mogę z nimi powalczyć tutaj. Halo? No, jak tam? Pozbyłem się gryfa. Pozbyłem się tego potwora. To był gryf. Archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Dawaj więcej, suko. Chwila. Poznajesz ten list? Wzięliście kontrakt. Nagroda była płatna z góry i wyższa od mojej. No co poradzę. Tak to jest w interesach. Pośrednik dostaje najwięcej. Dostać to ty możesz w mordę, cwaniaku. Złoto. Już. Te jego piękne riposty. Jak ja je kocham. Taka rada na odchodne. Nigdy więcej nie próbuj oszukać Wiedźmina. Nigdy. O Boże, kolejny poziom mam, serio. Masakra, i co ja teraz zrobię? No walka, to bardziej myślę, dobre będą dla mnie teraz questy, które będą bardziej się na jakieś fabule opierały, bo jak widzicie, kurde, to no walki tutaj, nie wiem, czy znajdą się tu questy, które powiedzmy będą jakieś super wyzwanie dla mnie stanowiły, skoro jestem taki przykokszony. Mam taką kuszę, takie bełty, takie miecze.
Damage naprawdę srogi. Archegryfa zajebałem po prostu moment i on mi dosłownie nic nie zrobił. Dobra, patrząc na pozostałe questy, które tutaj jeszcze mam i pisaliście, że są całkiem fajne, to było w sercu lasu. Zlecenie na ducha lasu, pogadać ze jest tutaj zaraz obok, kurwa? Niedaleko w każdym razie. Dobra, płotka, pałsztajnie, chodź tutaj. Czas przeżyć nasze ostatnie przygody. Przynajmniej póki nie wyjdzie DLC. Tak więc słuchaj się mnie i jeździ tam, gdzie ci każę. Dobrze, że Wiedźmin wyszedł jeszcze zanim były takie skwary, bo jak ja bym miał tyle tego nagrywać codziennie dla was, to bym się chyba normalnie posikał. A nie, to będzie kurde w Skellige, to mnie prowadzi do tego, do szybkiej podróży. No dobra, still legit. Dobra, mapa świata, tak jest, mapa świata. Tutaj mamy co, ale tu nie mam się jak przenieść, tak więc będziemy musieli tam dojechać ze wsi. Ranwijk. Mam dwa bardzo fajne ogólnie questy tutaj dla was też z DLC. Złoto głupców oraz jak kot z wilkiem. To są dwa questy, które w DLC-kach się pojawiły. Myślę, że powinny się wam spodobać, patrząc na to, czego one dotyczą, ale to na wszystko przyjdzie pora. Na razie jedziemy zobaczyć tego to w sercu lasu. Wielu questów tak naprawdę jeszcze nie mam zebranych w ogóle w tej chwili. Czy jedziemy w nocy? A dobra, pojedźmy sobie w nocy. Co mi w sumie szkodzi? Nie wiem, czy płotką damy radę pojechać tak jak ta tutaj trasa nas, nam pokazuje. Może tak, może nie. Dawaj płotka! Wierzę w ciebie! Wjedziesz na tą górę. I proszę bardzo, los płotkos. Perfekcyjnos. Jest jakaś droga, po której mogę jechać, co by mi się ten koń nie męczył i co bym ja nie musiał trzymać ciągle tej gały cały czas wypchniętej do przodu. Proszę bardzo, jak ładnie. Biegają tu jakieś kózki dookoła, jej. Nowe znaczniki. Oj, to już jest ta wieś, do której miałem dojechać? Na to by wyglądało, chyba nie jestem pewien. No, dawaj! O, tutaj coś się dzieje. Oho, coś z tym duchem lasu tutaj widzę, grubo kminią. Obraźliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Zobacz. Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Ma w życiu ścieżki, dukty, mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ty za jeden? Geralt, Wiedźmin. Najemny zabójca? Czego tu szukasz? Widziałem wasze ogłoszenie. Ogłoszenie? Tu mieszkają porządni ludzie. Nie znajdziesz u nas roboty. Jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, Wiedźminie. Może się dogadamy. Może? To może twoja siostra daje ci dupy? Tego nie wiem. Ja mam dostać hajs. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Ten jaki cwaniaczyna. Potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Nikt z żywych. Świetnie. Wszyscy jesteście bardzo pomocni. Wnętrzności rozdziebały ptaki. A tutaj widzę ślady zębów. Dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Tamten frajer coś mu na ucho powiedział. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancreid, za co inni płacą złotem. My płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsyconego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Przestańcie się kłócić, bo to wygląda jak telenowela. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcemy. Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii.
Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i ustalić, z czym będę miał do czynienia. Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. Zbadaj ślady w lesie za pomocą zmysłów i ustal, co zabija mieszkańców. Dobra, zobaczymy, jak to się skończy z tymi Pausztajnami, którzy nie do końca, widzę, chcą chyba ze mną współpracować. Co my tutaj mamy? Jakieś śmieszne, strasznie ślady. Trop. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. No ciekawe, ciekawe. Co, szukamy tego tropu, czy dalej szukamy pojedynczych śladów? Mamy jakieś krzoki. Tararara, jakieś drzewa pozawijane, wywijane. Tutaj coś ślady mamy. Cięć są wąskie i głębokie, jak zadane brzytwą. Może to po prostu ludzie mordują, a nie żadne, kurwa, potwory. Jest i taka opcja. Może dlatego ktoś tam, właśnie ten ziomek się tłumaczy, jak to po prostu nie ma sensu tutaj, wiecie, łapać tego potwora, potwór się na nas mści, tararara, biru, bla, la, la, la. Słyszę tam jakieś nieprzyjemne odgłosy w tle, no to pewne. Mogę zbadać te ślady, coś tutaj zbadać w ogóle? Czy mam po prostu wzdłuż nich iść? No nie, no mogę iść wzdłuż tych śladów, ale czy one się nie urywają? Czy może do wody wchodzą gdzieś tutaj? Raczej będą się kontynuowały niedługo. Mamy kolejnych ludzi ogólnie. Kości połamane z dużą siłą, nie warto parować ciosów. Aha, nie warto parować ciosów, okej. Okay. O, bardzo wartościowa uwaga. Ciśniemy dalej. Co się tutaj, kurwa, złego dzieje? Jakieś te... O, białe wilki, o kurwa. Czekajcie, jak się w tą grę grało, tak się w nią grało. Hadong! Dobra, to na pewno jest, kurwa, wilkołak, a nie żaden duch lasu. To jestem tego święcie pewien, przynajmniej ta obecność wilków tutaj o tym świadczy. Płoń, wilczku, płoń, będą z ciebie kotlety. Dobra. Kontynuujemy szukanie tropu w takim razie. Coś się tutaj musi dziać interesującego. To jakiś w ogóle krąg jest szalony, tajemniczy. Jakiś magic tutaj musi być odprawiany. Ostrzył szpony albo zaznaczał terytorium. To leszy, samiec, jest bardzo stary. Leszy nawet. Zaraza, pewnie naznaczył kogoś w wiosce. Dowiedz się więcej o leszym z bestiariusza. No dobra, w pożolożo. Glosariusz, bestiariusz. Gdzie on będzie? Szukajmy sobie dalej. No na pewno nie będzie to insektoid. Istoty magiczne też nie. Nigdy nie pamiętam, co gdzie tutaj może być. Relikty? Leszy. A to jest leszy. Widziałem tego skurwysyna. Kurde, jak szukałem tej bestii z Oxenfurtu. Łaził sobie tutaj taki... co my tutaj mamy? W tym lesie się nie poluje nigdy, choćby wieś umierała z głodu. Mściwy sołtys... Leszego można spotkać w gęstych, prastarych lasach. Występuje samotnie, jest skrajnie terytorialny, niezwykle ciężki do wytropienia i przebiegły. Posługując, przepraszam się, wrodzoną magią, kontroluje żyjące na jego terenie zwierzęta i rośliny, co czyni go wymagającym przeciwnikiem. Stare osobniki zwane starożytnymi leszymi stanowią szczególne zagrożenie. Co na niego działa tutaj? Bomba dwimerytowa, olej przeciwko reliktom i igni. Igni dobrze wiedzieć. Czy ja mam olej... Tak, wiem, że mogę przypiąć. Schemat, spadaj! Czy ja mam olej przeciwko reliktom? To jest bardzo dobre pytanie. On był jakiś taki śmieszny, czerwony. Nie widzę, żebym miał tutaj... A nie, tutaj hybrydom. To nie będzie przeciwko reliktom? Nie, to są upiory. Alchemia. Czy ja mam w ogóle przepis na olej przeciwko reliktom? Mam, ale brakuje mi jakichś składników. Jemioły mi brakuje. God damn it. A fajnie by było mieć w sumie, tylko skąd ja mam do jasnego kutasa wziąć jemiołę? Z wilka raczej jemioły nie wyciągnę. Ha! Interesting. No, nie wiem, czy tutaj znajdę. Może to są krzaki jemioły? Płatki ginati. Nie ma tego potwora tutaj na razie dookoła, tego leszego. Owoc balisy. No, jemioły tutaj nie widzę niestety. Nie wiem, czy to ten leszy takie odgłosy wydaje, czy kurwa to nie leszy, nie wiem, coś tu jest. Niedźwiedzie. Kurwa, jakie one mają pyski śmieszne. Pierdole to, kurwa, nie będę teraz z niedźwiedziami walczył, lepsze rzeczy mam do roboty. Jemiołę bym chętnie sobie znalazł albo kupił, zrobił ten olej przeciwko reliktom, ale... Nie ma tutaj nigdzie jemioły i nie mam też pomysłu, jak takową znaleźć. Dobra, no leszy się wkurwił, że polują w jego lesie, to zrozumiałe. Porozmawiaj z Oleszym, z Haraldem i porozmawiaj ze Svenem Oleszym. Fajnie, że tutaj tak zamienili, kurde, konstrukcję zdania. Nie było łatwo.
miał zbyt wielu przyjaciół, co? Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć, jak kiedyś. Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami. Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim, a gdy otoczyli Zajęczą Wargę, chyba wolałby spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach. Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż niepodobnie tworzy się Wiedźminu? Sorry, ale to trochę inna kategoria. Wiedźminu tworzy się podając mutageny. Tutaj walczy się kurwa z bestią albo idzie do lasu, gdzie ona jest, gdzie się trochę małe szanse przeciwko niej ma i robi się to kurwa w pełni świadomie i polega to na walce, a nie na pieprzonych mutagenach i odporności organizmu. Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie leszego. Trzeba wrócić na starą ścieżkę, wejść do puszczy z nożem i włócznią, stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza, złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni. Idź na południe wzdłuż strumienia, poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. Ciągle zastanawiam się, co zrobić. Jeśli pójdziesz zabić ducha lasu, ściągniesz na nas jego gniew. Zastanowię się jeszcze. Bywaj. Zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, no on ma pewne jakieś tam swoje argumenty, nie? Ale trochę nie do końca mnie one przekonują, muszę przyznać. Gdzie jest tam ten drugi frajer? Gdzieś w tej wiosce tam siedzi kompletnie z drugiej strony. Nie, ja chcę ze Svenem pogadać. Siema Sven, co tam? Obejrzałem ślady w lesie. Wasz duch wie, jak zrobić wrażenie na intruza. Mówiłem, że lubi zabijać. Jestem prawie pewien, że to bardzo stary leszy. No, zwykły potwór. A nie mówiłem? Nie taki zwykły. Stanowi duże zagrożenie dla wsi i dla mnie, jeśli zdecydujecie się mnie wynająć. Złoto się znajdzie. Jest tylko jeden szkopuł. Leszy naznaczył jedno z was. Dopóki ta osoba żyje w pobliżu jego terytorium, potwora nie da się zabić ostatecznie. Odrodzi się, wcześniej czy później. To na pewno ktoś ze starszyzny. Pewnie Harald. Sam go słyszałeś. Twoje słowa nie wystarczą. Muszę sam odnaleźć naznaczonego. Ludzie ci nie uwierzą. Nie pozwolą obcemu nikogo oskarżać. Znajdź tego naznaczonego. Ja zajmę się resztą. Muszę użyć wiedźmińskich słów, żeby znaleźć osobę naznaczoną przez ducha lasu. To dość interesujące, odnalezienie osoby naznaczonej. Nie wiem, czy ja to po prostu zobaczę, jak będę się na ludzi tutaj patrzył. Może dam radę to jakoś usłyszeć. Mam nadzieję, że ta naznaczona osoba, powiedzmy, będzie jakoś sobie stała tak po prostu. O, jak to? Kto? Jeszcze wybrał tę dziewczynę. Zaraza. A rzeczywiście, coś czerwonego się tutaj dzieje. No dobra, no to jest trochę smutne, że Leszy postanowił naznaczyć sobie jakąś losową dziewczynę, a nie na przykład Haralda. No ale cóż, no. Co poczniesz? Wiesz już, kto trzyma z potworem? To nie jest świadoma współpraca. Znamy starszyznę nie od dzisiaj. Każdy z nich oddałby własną matkę, żeby przypodobać się bestii. Zresztą nie ma co strzępić języka. Sam powiedziałeś, że najpierw trzeba zabić wspólnika potwora. To nie jest kurwa wspólnik! Nikogo nie trzeba zabijać. Wystarczy, że naznaczony opuści wioskę. Jeśli nigdy nie wróci, to Leszy się nie odrodzi. Słyszeli się, zapowiedział Wiedźmin. Trzeba przegnać starszyznę i raz na zawsze będzie spokój.
Jaką kurwa starszyznę, żeś sobie obzdurał? To nikt ze starszyzny. To kto? Dziewczyna, z którą rozmawiałeś. Trzeba ją przegnać, tam mówiłeś. Przecież ona jest jedną z nas! Dla dobra wsi swe. Wygnajcie ją! Niech wie, że nie może tutaj wrócić. Nigdy! Nie pójdziesz za nią? Myślałem, że ci na niej zależy. Nie wtykaj nosa w cudze sprawy. Ty chujku! Co musiałem zrobić. Teraz twoja kolej. Postanowiłem wybrać tą drogę, żeby sobie kurde z tym leszym po prostu najzwyczajniej w świecie powalczyć, bo miałem taką... ochotę, przepraszam. Tutaj zaczyna się terytorium leszego. Zanim go znajdę, muszę zniszczyć wszystkie totemy. Dobra, okej. Czyli mamy 3 totemy leszego. No zobaczymy, jak to wszystko się uda. Ja sobie na szybciutko... zapiszę grę w takim razie. Tak, na wszelki, wielki. No i co? Rozdupcamy totemy. Mam 3 totemy rozwalić. To będą takie powywijane drzewska. To będą jego totemy. Aha, to jest totem leszego. Boże, True Detective mi się aż przypomina. Jak ja... Wow! Co się kurwa stało? Kurwa mać, jak ja mam... Jak ja mam to... Ła, rozpierdolić! Kurwa, jaskółkę wypiłem przez przypadek. Pierdol się, leszy! Płonie już, zniknie. Dobra, rozjebany totem. Chryste, ten leszy przejebany. Jaskółkę przez przypadek wypiłem, kiedy ja chciałem tylko, kurwa, przecież sobie w miecz wyjąć, ale zapomniałem, jak się to, kurwa, robi. Prawo-lewo chyba, no właśnie. Prawo-lewo się wyciąga miecze. Jesus. Dobra, mamy wilki. Siema, wilku. Muszę uważać na te pieprzone, kurwa, rzeczy, które właśnie leszy tutaj z ziemi samonuje. Kurwa, nie w tą stronę miał być, Jezus Maria. Dobra, ale rozwaliłem. Widzicie, ten wilk mi nic nie zrobił. Tak absolutnie, kurwa, nic. Nic, dziabnął mnie, nic mi się nie stało. Ale dobra, już nie będę się tutaj rozwarstwiał na gadanie o tym, czy mi wilki coś robią, czy nie. Dobra. Odszukaj leszego za pomocą wiedźmińskich zmysłów poprzez wydawane przez niego, kurwa, odgłosy. O Jezus Maria. No ja powiem, jest ciekawie z tym leszym, jest ciekawie. Ale ja tutaj odgłosy się strasznie wzmacniają przy wiedźmińskich zmysłach. O kurwa, co? Już go mamy, co? O goddamy, to będzie przejebane, coś tak czuję. Dzień się zaczyna, więc będzie może tak trochę ładniej. Przepamiętaj, działa na niego Igni. Nie kupiłem jemioły, ale to już chuj z tym. On niby kontroluje jeszcze w ogóle las i kontroluje też zwierzynę, więc może być ciekawie. O skurwysyn. O, to jest zajebisty potwór, to muszę przyznać. Łoń leszy, o jak nie dojebał tutaj. Wilki sobie przyzywa, nie wiem, który on ma level. Nie powinien mieć jakiegoś strasznie wysokiego tego levela. Gdzie jesteś, suko? Duch lasu, kurwa, leszy powinno mi napisać, a nie duch lasu. Giń! Ja pierdzielę, na 3 ciosy padł. 3 ciosy! Rozumiecie to, kurwa, 3 ciosy! Płoń drzewo! Rozpadły się, co mamy w środku? Odłamki, coś tam, kość potwora, mutagen z prastarego leszego, coś tam, trofeum z leszego. No i wyjebane, nie wiem, co ty chcesz, Geralt, odcinać tym nożem, skoro z tego leszego została papka, no ale dobra, niech ci będzie. Fajny ma nożyk. Dosiądź konia, to jest właśnie bardzo fajne, że ta płotka zawsze, kurde, będzie sobie tutaj gdzieś w mojej okolicy stała. Po zabiciu potwora jakoś tak po prostu automatycznie się koło mnie respawnuje, co jest bardzo wygodne, bo zawsze po zabiciu potwora od razu jedziemy po prostu po nagrodę. I patrzcie, jakie to piękne oświetlenie. Me gusta penis w usta, oh yeah. Tak jest. Gdzie ty mnie tam wywijasz, płotka na lewo? Tutaj. Tutaj dziamboreluj. Dobra, Sven, pausztajnie. Zdrajco. A! Spójrzcie tylko! Mówiłem, że wiedźmin sobie poradzi. Co tu się stało? Ty pozbyłeś się potwora, a my jego wspólników.
Co za kurwa debil? Nasza umowa obowiązuje. Zapracowałeś na swoją zapłatę. Nic się nie zmieniło. Leszego już nie ma, ale wsią nadal trzęsie morderca. Twoja robota skończona, Wiedźminie. Ty wywiązałeś się ze swojej części umowy, a ja ze swojej. Myślisz, że cała wieś pójdzie za tobą? Ludzie ochłoną i zrozumieją, że należało ukarać winnych. Słyszycie? W mojej wsi nie będzie już rządów strachu. Nie będzie już zabójstw. Idźcie do domów! A ty, Wiedźminie, ruszaj w swoją stronę. Tutaj nie ma już potworów. Nie zgodziłbym się trochę z tobą, Sven. Został jeden potwór. Ty, kurwo! Co za Paulstein. No dobra, ludzie, no, duch lasu zakończony. Całkiem fajna walka, ten leszy był naprawdę, naprawdę epicki, a przez te wszystkie pieprzone godziny grania nigdy leszego nie spotkałem, no i w końcu miałem okazję. Dlatego też jestem dość zadowolony. No ale cóż, dzięki wielki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Owca niech ginie. I do zobaczenia w następnym odcinku z Poboczniaków. Trzymajcie się, pa, pa.